Ekscelencjo, księże biskupie, panie prezesie, wielce szanowni państwo, ogromnie dziękuję za ten zaszczyt i okazję, jaką dla mnie jest możliwość wystąpienia tutaj w cyklu debat i jednocześnie kolejne spotkanie z, przepraszam za to słowo, ono może zabrzmi niezręcznie, ale wyłącznie w najlepszej wierze je wymieniam, z elitą miasta Poznania i Wielkopolski. Cieszę się, że tak się złożyło, że w ostatnim czasie stosunkowo często udaje mi się tutaj przyjeżdżać, że państwo chcecie tych rozmów o historii z moim także udziałem. A tak wiele mamy wszyscy w Wielkopolsce do zawdzięczenia jako Polacy, ale także osobiście jako historyk czuję wielki dług wdzięczności wobec historyków, którzy tu w Poznaniu rzucają światło w mrok naszych dziejów. I nie zapomnę pierwszej swojej wizyty w Poznaniu na zjeździe historyków polskich w 1983 roku, kiedy miałem nadzieję, że zobaczę jeszcze profesora Łowmiańskiego. Niestety zginął w tragicznym wypadku tuż przed tym zjazdem, ale mogłem poznać innych znakomitych historyków poznańskich i wciąż z ich dzieł uczę się tak wiele. Dziś mam mówić o zagadnieniu, którego głębie już właściwie zarysował ksiądz biskup w swoim wprowadzającym słowie. Myślę, że w istocie walka z Bogiem zaczyna się od tych słów wypowiedzianych na samym początku. Będziecie jako bogowie. To jest początek walki z Bogiem i dlatego ona rzeczywiście zaczyna się od początku, a nie dopiero od 1917 roku, czy 1944, czy nawet 1789. Wymieniam symboliczne daty rewolucji, przełomów sięgających w końcu bezpośrednio naszej ojczyzny. Historia tej walki jest stara i trwa. Ale oczywiście możemy w tej walce wyróżnić jakby falę pewnej zwiększonej intensywności i jej słabnięcia, przynajmniej instytucjonalnego słabnięcia. To nie znaczy oczywiście, by rezygnować z czujności w okresach, kiedy wydaje nam się, że ta walka nie przybiera charakteru otwartego terroru, przemocy, ale przebiega w sposób bardziej zniuansowany. Ona, tak jak ksiądz biskup powiedział, trwa cały czas. Niemniej temat, który został mi, jak rozumiem, zaproponowany dzisiaj, dotyczy przede wszystkim tego okresu otwartej przemocy, otwartego wyzwania rzuconego wierze chrześcijańskiej, jej zasadom w naszej cywilizacji, w naszej ojczyźnie. Dotyczy przede wszystkim XX wieku. Ale nawiązując do swoich przemyśleń na kanwie pierwszych dwóch tomów Dziejów Polski, które wprowadziły mnie w okres wcześniejszy, pozwolę sobie od paru refleksji z tym początkiem naszej historii i znaczeniem chrześcijaństwa wprowadzonego do niej zatrzymać się, by przejść potem szybko do wieku XX, bo sądzę, że te refleksje o początkach naszej historii mogą rzucić pewne światło także na wiek XX, na znaczenie wydarzeń, które w wieku XX się dokonują. Myślę, że oczywiście nie pora tutaj i nie miejsce, by mówić o znaczeniu chrztu, bo tyle ważnych i kompetentnie wypowiadanych słów na ten temat już padło i padnie jeszcze w tym roku jubileuszu 1050-lecia chrztu. Ale chcę powiedzieć, że ten wyjątkowy charakter polskiej historii, który tak się złożyło opatrznościowo, sprawia, że właściwie nie jesteśmy w stanie przedstawić żadnej historii pisanej przed momentem chrztu. Ona się zaczyna od przybycia do Brawy, do Mieszka. Przybycia z intencją chrztu, z intencją odmienienia tego człowieka i jego państwa, jego władztwa przez chrzest. Ta historia Polski, która wraz z chrztem się zaczyna,
Myślę, że zasługuje także na refleksję w kontekście znaczenia nie tylko wprowadzenia nas do cywilizacji łacińskiej, europejskiej z chwilą tego chrztu, ale także utrzymania, scementowania tego wieloplemiennego konglomeratu, który dopiero co Mieszko zorganizował, podbił. No co tu dużo mówić, to przecież nie odbywało się na zasadzie głosowania, referendum, przyłączamy się do Gniezna, tylko był to podbój, tak jak wszystkie inne państwa w tamtym czasie powstawały. Chrzest zmienia tę perspektywę. Nie ma już, w każdym razie nie ma przyzwolenia, nie ma moralnej zgody, choć proceder będzie jeszcze trwał czas jakiś na eksport niewolników z własnego państwa. Ale nie ma też błogosławieństwa do podbojów, do dalszych podbojów. I to prowadzi mnie do momentu wcześniejszego, do momentu, w którym święty Augustyn, zaczynając Państwo Boże, swoje opus magnum, stwierdza, że wszystkie państwa, które dążą do podboju, a wszystkie dążą do powiększania swojej mocy, ostatecznie w tym dążeniu są zawsze podporządkowane jednej niewoli. Wszystkie są niewolnikami pożądania mocy, właśnie pożądania panowania nad innymi. I chrześcijaństwo wprowadza tutaj pewnego rodzaju ograniczenie, choć nie znosi tego pożądania, nie unieważnia. Święty Augustyn bardzo realistycznie ocenia tę sytuację, mówiąc, że nie zbudujemy tutaj nigdy raju na ziemi, żadne państwo nie będzie chrześcijańskim do końca. To państwo niebieskie tylko według takich zasad może być zbudowane. Niemniej jednak wejście chrześcijaństwa w życie polityczne sprawia, że żyjemy jakby z pewną przestrogą, którą nam chrzest przynosi. Że wola mocy, wola podporządkowania i wykorzystywania innych nie jest wszystkim, co powinno nas w życiu publicznym prowadzić. I myślę, że takim wspaniałym symbolem, niezwykłym symbolem, a słabo wykorzystanym, myślę, w świadomości historycznej polskiej, wyobraźni historycznej polskiej, jest ten symbol, który tutaj Państwo u siebie przechowujecie. Symbol miecza świętego Piotra, który przechowywany jest w Muzeum Archidiecezjalnym, a podarowanego przez papieża, poprzez biskupa, pierwszego biskupa misyjnego dla Polski, Jordana, dla tego nowoochrzczonego księcia, nowoochrzczonego państwa. Niezależnie od tego, czy będziemy się spierać, czy ten dar rzeczywiście jest autentykiem, mówię autentykiem w sensie przyjechał tutaj w roku 968, czy też trochę później, wiemy, że na pewno pochodzi z przełomu epoki przed Chrystusem i pierwszego wieku po Chrystusie, z Bliskiego Wschodu, to wiemy na pewno. A czy przyjechał w X wieku, czy trochę później i jest tym, który opisał dopiero po raz pierwszy Jan Długosz? Nie to jest ważne. Ważna jest symbolika, wymowa tego miecza, który tutaj w Poznaniu towarzyszy naszej państwowości, kolebce naszej państwowości. Miecz świętego Piotra, który przecież został użyty do obrony Pana i jednocześnie został wyjęty z rąk obrońcy, z rąk świętego Piotra, że to nie jest najważniejsza, główna metoda walki o Boga, w obronie Boga, ten miecz. I ta, jeżeli można tak powiedzieć, dwuznaczność tej symboliki miecza wpisana jest właśnie w swoistą dialektykę, przepraszam za użycie tego słowa, relacji między chrześcijaństwem a państwem. Dialektykę, której znieść się nie da, bo państwo sięga po miecz. I wiemy, także święty Augustyn o tym pisał, że może sięgnąć w wojnie sprawiedliwej, w obronie. Ta wojna uzasadnia użycie miecza w obronie z dobrym celem, prawda? Ale jednocześnie myślę, że w mało której wspólnocie politycznej, jak w polskiej, to ochrzczenie przyniosło owoc szczególny w uformowaniu etosu politycznego, państwowego, w którym zakwestionowana została idea podbojów jako sposobu budowania wielkości państwa. Tak się złożyło, że już osoba świętego Wojciecha pokazuje i sposób wykorzystania, jeżeli można tak nieładnie powiedzieć, jego męczeństwa przez syna Mieszka, Bolesława Chrobrego, pokazuje, że poszerzanie państwa
jego wpływów, miarą jego wielkości ma być nie miecz, ale misja. Bo przecież Wojciech szedł z kraju Bolesława nie z mieczem, ale z misją. Tak samo jak ten, który pierwszy raz zapisał imię Polska, dzięki któremu to imię weszło na karty historii. Hagiograf świętego Wojciecha Brunon z Kwerfurtu, który w 1000 roku po raz pierwszy to imię zapisał, wprowadził do kronik. Wcześniej ono w żadnej kronice, w żadnym zapisie historycznym nie występowało. Właśnie w kontekście misji. Ja, Wojciech, przychodzę do was z kraju Polan, by was nawracać. To są te słowa, które zapisał Brunon z Kwerfurtu w 1000 roku i w takim kontekście umieścił to znaczenie Polski. To świadectwo męczeństwa, świadectwo misji wykonywanej przykładem własnej ofiary zostało szybko potwierdzone przez mieszkańców tej ziemi. Tak się złożyło, że to świadectwo nastąpiło w dniu 11 listopada, który tak bardzo nam się kojarzy z perspektywy XX wieku, z niepodległością. Ten fundament niepodległości kładli bracia męczennicy tutaj w niedalekim, choć spornym, bo trwają spory, gdzie ten Międzyrzec był, ale no, prawdopodobnie jednak tutaj na obszarze Wielkopolski, gdzie zginęło pięciu braci męczenników, wśród nich trzech wywodziło się z tej ziemi, to już byli stąd, tutejsi, możemy powiedzieć za Brunonem z Kwerfurtu, Polanie. I ta idea jakoś wrasta w naszą historię, nie bez oporów oczywiście, bo przecież tutaj mieszkają ludzie, a nie anioły. Ludzie, którzy mają taką samą skażoną naturę, jak ludzie pod każdą inną szerokością geograficzną. I tylko praca duchowa, praca, którą tutaj wykonuje Kościół, jego słudzy, sprawia, że ta natura ludzka w jakiś sposób jest powściągana w relacjach publicznych, czego niezwykłym znów świadectwem jest to, jak przedstawił genezę polskości i jak wpłynął na jej dalszy bieg nasz pierwszy pisarz, intelektualista, mistrz Wincenty, który początek polskości wskazał nie w raju, tak jak na ogół genealogie średniowieczne były wyprowadzane, ani w Troi, jak inna część genealogii była wyprowadzana z antyku, ale w momencie, kiedy pojawia się właściwie niemal znikąd książę Krak, który staje się władcą niezwyciężonego narodu Lechitów w momencie, kiedy wiąże się z nim umową prawną, kiedy i on, i naród są podporządkowani jednemu prawu, kiedy nie ma władcy i poddanych, ale jest władca i obywatele, pomiędzy którymi staje senat, który ma strzec tej wolności wspólnie wszystkich łączącej. Taki ideał naprawdę jest czymś wyjątkowym w historii średniowiecznej Europy, a został stworzony w pierwszym dziele, można powiedzieć, polskiego pisarza, polskiego intelektualisty na początku wieku XIII, na samym początku wieku XIII. I to sobie także uświadommy, że ta walka o Boga wiązała się także z walką o oblicze życia politycznego na tej ziemi, bo przecież, pamiętajmy, to był drugi wybrany w sposób kanoniczny biskup. W 1207 roku wrocławski biskup był nieco wcześniej wybrany, 6 czy 7 lat wcześniej wybrany kanonicznie. I ten wybór kanoniczny wbrew pozorom ma zasadnicze znaczenie dla naszej obyczajowości politycznej. On wprowadza pewną zasadę wyborów. Wyborów, które muszą być dokonywane według pewnego prawa, a nie samowoli. Nie według wolnej gry sił, nazwijmy to tak, w której to pożądanie, wola mocy hula swobodnie. Z Kościoła ta zasada rozszerza się dalej, a jej strażnikiem duchowym jest pamięć o świętym Stanisławie, który odważył się stanąć naprzeciwko władzy państwowej przekraczającej swoje granice w stosunku do mieszkańców. A przekraczającej dlaczego? Dlatego, że imponowała, że zawróciła w głowie władcy,
Właśnie ta wola mocy, możliwość zdobywania innych krajów. I za to wielu z nas przecież kocha pamięć o Bolesławie Szczodrym, że to ten, który potrafił tak imperialnie wznieść miecz Polski do Złotej Bramy, już wtedy stojącej w Kijowie, do Węgier, prawda, że pokazywał potęgę Polski. Ale ta potęga jest jednocześnie pokusą. Pokusą właśnie, która odcisnęła się w życiu wewnętrznym. I tak się złożyło, że nie mamy świętych królów na początku, inaczej niż prawie wszystkie narody europejskie. Nie ma świętego Bolesława, Mieszko nie był świętym, więc niepotrzebnie kruszyli kopie senatorowie Platformy Obywatelskiej o świętość Mieszka, bo akurat nikt mu jej nie przypisuje. Każdy przypisuje Polak, każdy Polak, który czuje się Polakiem, przypisuje mu zasadniczą, fundamentalną zasługę, bez której Polski by nie było. Ale nie mamy tego przekonania, że władza jest święta z natury, że jest jej patronem jakiś święty władca, któremu trzeba bić pokłony. Naszym pierwszym świętym, jeżeli można tak powiedzieć, patronem po świętym Wojciechu, który przyszedł do nas z Pragi, jest święty Stanisław, który jest symbolem przestrogi przed nadużyciami władzy, przed tą walką z Bogiem, która może wynikać właśnie z tej mocy władzy, mocy, jeżeli można tak powiedzieć, pokusy panowania nad innymi. Nie będę mówił oczywiście dłużej o średniowiecznych aspektach tej historii, o fundamentalnym znaczeniu połączenia polskości z papiestwem od Dagome Iudex do decyzji papieża Jana XXII zezwalającej na koronację Władysława Łokietka. Decyzji bardzo, powiedziałbym, ryzykownej. Władysław Łokietek był stosunkowo słabym i mało liczącym się władcą. Bez zgody papieża, wbrew sprzeciwom, bez porównania potężniejszego władcy Jana Luksemburskiego, nie odrodziłoby się Królestwo Polskie. Czy byłaby Polska odrodzona bez tej zgody papiestwa? Nie wiemy. Dzięki tej zgodzie Królestwo Polskie zaczęło się na nowo. I ta historia, która prowadzi nas dalej przez wkład i świętych, i uczonych, i ludzi kultury Kościoła w zmienianie oblicza duchowego polskości, prowadzi nas przez arcybiskupa Jakuba Świnkę, przez postaci wielkich profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, Stanisława ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica, oczywiście wszyscy byli księżmi, i ich wkład w myśl ludzką znów o tym, że są granice władzy nie tylko cesarskiej, ale i papieskiej nawet, w dysponowaniu prawnie nabytą własnością ludzi, pogan w tym przypadku, że każdy naród, nawet pogański, jest obdarowany przez Boga przyrodzoną godnością i nie można zabierać mu własności. To prawo narodów po raz pierwszy przez profesorów polskich, księży polskich sformułowane, w jakiś sposób zapowiadało los Polski, która będzie w imię tego prawa narodów domagała się prawa istnienia pod niebem dla siebie, dla swojego państwa. Przecież stąd wynikł protest Pawła Włodkowica na Soborze w Konstancji, że to prawo Polski było kwestionowane przez Kruciferos, prawda, przez zakon krzyżacki. Ale potem wróci do nas ta potrzeba odwoływania się do prawa narodów, kiedy pod butem rosyjskich ambasadorów Polska się znajdzie w wieku XVIII. I wtedy znów księża Wincenty Skrzetuski, Pijar, czy ksiądz Hieronim Strojnowski odbudują tę koncepcję prawa narodów, którego nie może zakwestionować żaden pozór oświecania, bo wtedy pod pozorem oświecania zabierano narodom niepodległość, czy wprowadzania porządku, ładu. Ta pokusa wprowadzania ładu oświeconego, rozumowego prowadziła ostatecznie nie tylko do takiej zbrodni, jaką stał się rozbiór Polski, ale prowadziła w innej postaci do tej budowy nowej utopii, jaką stała się rewolucja francuska, jakiej zaczynem stała się rewolucja francuska. Połączenie tej koncepcji nowej utopii z czynnikiem imperialnym, z wolą panowania nad innymi, przyniosło wreszcie sukces bolszewizmu w Rosji. To jest właściwy początek tej historii, o której chciałem parę słów tylko powiedzieć, czy zwrócić uwagę na parę kluczowych momentów tej dwudziestowiecznej historii polskich
zmagań w walce z Bogiem i w walce o to, żeby miejsce dla Boga w życiu publicznym i w życiu duchowym Polaków ocalić. Tutaj rzeczywiście lubię przywoływać ten cytat na wstępie do tych dwudziestowiecznych rozważań o historii walki z Bogiem. Cytat, który pokazuje niezmienną przebiegłość tych, którzy tę walkę podejmują. To jest cytat z Anatola Łunaczarskiego, komisarza ludowego do spraw oświaty i kultury, należącego do takiej, no można powiedzieć, chyba sekty bogotwórców, bo taką nazwę przyjęli. Oni chcieli stworzyć siebie jako bogów. To była grupa kilkunastu intelektualistów radykalnej lewicy w okresie przedrewolucyjnym. Łunaczarski był jednym z nich, oczywiście usuwając Boga osobowego z życia ludzkiego. To ludzie mieli być bogami, to była ich ideologia. Łunaczarski, postawiony przez Lenina na czele komisariatu, który miał się zajmować oświecaniem. Jeszcze raz ta metafora oświecania, lucyferyczna metafora, wraca w tego rodzaju projektach. Powiedział tak: religia jest jak gwóźdź, kiedy uderzysz w głowę, wbijasz go tylko głębiej. Potrzebne są obcęgi, religię trzeba schwycić mocno, podważyć od spodu. Nie trzeba jej bić z góry, ale wyciągać, wyciągać z korzeniami. To zaś można osiągnąć tylko naukową propagandą poprzez moralną i artystyczną edukację mas. I niezależnie od tego, że czasy początku bolszewizmu cechowało częściej użycie młotka niż owa cierpliwa praca obcęgów, to znaczy bito okrutnie i bezlitośnie po głowie religię, nie tylko wyznania katolickiego, ale każdą religię, bo przecież te prześladowania brutalne dotknęły najbardziej cerkiew prawosławną, najbardziej rozpowszechnioną formę wiary chrześcijańskiej w Imperium Rosyjskim, ale także inne wyznania chrześcijańskie i niechrześcijańskie religie z islamem i judaizmem włącznie. Ale szczególnie brutalnie dotknięta została właśnie na terenie podporządkowanym władzy bolszewickiej po 17 roku religia katolicka. Dodatkową okolicznością, która sprawiła wyjątkowość tych prześladowań, było to, iż z punktu widzenia władzy bolszewickiej katolicyzm był postrzegany jako obca agentura. Prawosławnych możemy sobie wziąć pod but, podzielić, rozbić i zająć się wyciąganiem prawosławia przy pomocy obcęgów z dusz rosyjskich poddanych władzy bolszewickiej. Natomiast do katolicyzmu nie podchodzono w ten sposób, ale raczej liczono na to, że uda się, ponieważ jest to religia mniejszości, niewielkiej mniejszości, tych, którzy, głównie Polaków, którzy zostali za granicą ryską 1921 roku, że uda się ich po prostu przy pomocy młotka dobić. I taką metodą rzeczywiście rozprawiono się z katolicyzmem w tym pierwszym okresie władzy bolszewickiej. Wystarczy przytoczyć choćby te dramatyczne dane, poczynając od procesu arcybiskupa Cieplaka, ostatniego arcybiskupa, pod którego hierarchiczną zwierzchnością było terytorium kanoniczne Imperium Rosyjskiego, w 1923 roku, procesu, w którym rozstrzelany został najbliższy współpracownik księdza arcybiskupa, ksiądz prałat Konstanty Butkiewicz. Sam arcybiskup także skazany na karę śmierci poprzez interwencję dyplomatyczną został wyratowany od egzekucji. Zaczyna się ta fala już systematycznych prześladowań, bo oczywiście wcześniej były takie, można powiedzieć, żywiołowe prześladowania, zabijania żywiołowe księży i tych, którzy próbowali bronić Boga w swoim życiu. Zjawisko, które opisywała już choćby Zofia Kosak-Szczucka w swojej Pożodze, prawda, idącej od wschodu przez Kresy. Te prześladowania tych, którzy zostali za granicą ryską, zawsze, przy każdej okazji się o to upominam, byśmy nigdy o nich nie zapomnieli, bo one są najbardziej zapomniane. Pamiętamy o Katyniu, pamiętamy o Wołyniu. Czasem ci, którzy pamiętają o Wołyniu, spierają się z tymi, którzy pamiętają o Katyniu. I odwrotnie, to absurdalne spory. Myślę, że miejscem zgody, w którym powinniśmy się spotkać, jest pamięć o tych, o których nikt się nie upomina, bo wszyscy ich bliscy zostali zabici. Nie ma wspólnoty pamięci straconych Polaków w 1937-1938 roku.
a zostało wtedy zamordowanych w operacji polskiej NKWD 111 091 osób na podstawie jednego rozkazu. Nie było drugiego takiego rozkazu, no bo jak wiadomo, rozkaz z konferencji w Wannsee się nie zachował, chociaż skutki były oczywiście wielokrotnie większe. Ani też nie ma pojedynczego rozkazu ludobójstwa Ormian wcześniej dokonanego. Tutaj na jednym papierze mamy los 111 091 osób przypieczętowany. Polaków, za to tylko, że byli Polakami i że podstawą ich polskości w ogromnej większości, nie we wszystkich przypadkach, ale w ogromnej większości był katolicyzm, przywiązanie do Boga. W innych operacjach zginęło jeszcze kilkadziesiąt tysięcy Polaków, można szacować, że około 200 tysięcy zamordowano w latach 37-38 na około 700 tysięcy, jaką to liczbę tworzyła wspólnota Polaków w Rosji bolszewickiej. To uderzenie sprawiło, że już w pierwszym systemie archipelagu Gułag, w obozach sołowieckich na dalekiej północy Rosji Europejskiej, przeznaczonej specjalnie dla księży, wiemy o egzekucjach 33 księży katolickich. Wiemy, że na ponad 300 wyroków wydanych w tym okresie do 1939 roku na księży katolickich w Związku Sowieckim, a po prostu wiele więcej tam księży nie było, 92 wykonano egzekucje. Innym przykładem, nie mniej wymownym, niech będzie fakt, że w 1917 roku na terenie Imperium Rosyjskiego, poza granicą późniejszą Ryską, czyli na wschód od tej granicy, funkcjonowało ponad 620 kościołów i 600 kaplic katolickich. W 1939 roku były dwie, jedna w Moskwie, jedna w Leningradzie. Do obsługi ambasad, prawda, w Moskwie i rzeczywiście dla tej resztówki wspólnoty polskiej w Leningradzie, czyli w Petersburgu. To jest skala, to jest wymiar tej zbrodni dokonanej na ludziach wiernych Bogu i polskości w Rosji sowieckiej, w Związku Sowieckim. Ale przecież dotknęłoby to wszystkich Polaków, gdyby nie bohaterska obrona roku 1920, gdyby nie to, co złożyło się na zjawisko zwane niekiedy cudem nad Wisłą, a będące po prostu zwycięską bitwą warszawską, w którą ogromny wkład wnieśli także księża, biskupi, ci, którzy wzywali swoimi apelami cały naród do walki. A przecież pamiętajmy, sukces bolszewików wcześniej polegał na tym, że duża część tych, którzy mieli im się opierać w walce na przykład o niepodległą Ukrainę, w walce o carską Rosję, po prostu dezerterowała, odchodziła od walki, nie czuła w sobie dostatecznej motywacji, przechodziła na stronę bolszewików. W Polsce pierwszy raz tego zjawiska nie było. Polacy nie przeszli masowo na stronę bolszewików. Dlaczego? Bo byli przywiązani do tej tradycji, która każe im szanować groby ojców, która każe im spotykać się we wspólnocie pewnej pamięci i wiary łączącej razem religię, Boga i ojczyznę ziemską, polską. I ta funkcja obronna miecza podniesionego przeciwko najeźdźcy, który chciał zniszczyć naszą ojczyznę, podeptać groby naszych ojców i wykorzenić Boga z serc dzieci tych, którzy stanęli do obrony, to właśnie sprawiło, że ta walka została wygrana wtedy, w 1920 roku. Można ją było jeszcze wygrać. I oczywiście tutaj nie tylko listy episkopatu odegrały rolę, ale także bezpośrednie zaangażowanie wielu księży, których symbolem zbiorowym jest oczywiście ksiądz Ignacy Skorupka, 27-letni kapłan, który na czele ochotników warszawskich Polek 13 sierpnia pod Ossowem. Ale tutaj z Wielkopolski przecież jakie wspaniałe przykłady można przytoczyć. Jeden tylko przytoczę, księdza Mateusza Zabłockiego, który walczył niezwykle dzielnie, właściwie dowodząc pod Szubinem tutaj w powstaniu wielkopolskim, a potem na ochotnika także poszedł jako kapelan, faktycznie dowodząc przejściowo nawet, wyprowadzając z okrążenia Wojsko Polskie, oddział Wojska Polskiego znad Berezyny w roku 1900,
XIX i później brał udział oczywiście w obronie Polski w roku 20. Został rozstrzelany przez Niemców w październiku 1939 roku. Oni dokończyli dzieła bolszewickich pogan. Takich przykładów oczywiście było więcej, ale dzięki temu przykładowi, dzięki temu poświęceniu nie tylko Polska mogła pozostać Polską. Nie tylko duża część Europy mogła zachować swoją przez następnych 20 lat tożsamość historyczną i duchową, niezależnie od tego, czy była ona bardziej luterańska, jak w krajach takich jak Łotwa czy Estonia, czy bardziej katolicka w takich krajach jak Litwa czy Polska, po prostu mogły cieszyć się jeszcze tą niepodległością i swobodnym rozwojem w trudnych warunkach, ale budowaniem własnego domu w tych warunkach, jakie były w okresie międzywojennym. Ważne było i to, że w ciągu tego czasu, kiedy przecież walka z Bogiem się nie kończyła tutaj, w II Rzeczpospolitej, tylko przybierała formy, o których mówił cytat przywołany przez pana prezesa z listu pasterskiego arcybiskupa Hlonda na Wielki Post 1932 roku. Ta ukryta, bardziej mająca charakter owych obcęgów, mających wyciągać stopniowo religię z serc, wiarę z serc mieszkańców Polski. Ta walka jednakże, no, trzeba to docenić. Nie kosztowała życie tysięcy ludzi, tak jak to było za wschodnią granicą, za granicą Układu Ryskiego. I mimo prowadzenia tej walki, Kościół doskonale mobilizowany do walki o duszę z kolei, w tej pokojowej, można tak powiedzieć, w pewnym sensie, konfrontacji wewnątrz II Rzeczpospolitej, pozwolił przechować rdzeń tożsamości chrześcijańskiej Polsce i umocnić ten rdzeń, jak się okazało, tak ważny w następnych zasadniczych doświadczeniach, które Polskę jeszcze czekać miały w XX wieku. To był czas, to była atmosfera, w której dorastać mogły świętość młodego Karola Wojtyły, dojrzała świętość niewiele starszej siostry Faustyny Kowalskiej. Przecież gdyby bolszewicy wygrali w 20 roku, nie byłoby siostry Faustyny, może byłaby męczenniczka jakaś, ale dzienniczków swoich nie mogłaby, nie zdążyłaby napisać, bo nie mogłaby być na pewno siostrą, bo rzecz jasna wszystkie zakony byłyby zlikwidowane, tak jak w państwie sowieckim. Karol Wojtyła nie przystąpiłby do pierwszej komunii. Chrzest przyjął jeszcze w maju 20 roku, ale do pierwszej komunii już by przystąpić nie mógł, prawda? Czy tysiące takich jak on, nie wszyscy zostali świętymi. Tej skali święty zdarza się raz na historię narodu, ale przecież tysiące innych ludzi dostąpiło tego przełomu w okresie międzywojennym przy obleczeniu nowego człowieka przez chrzest, przez kolejne sakramenty. Byliby tego pozbawieni pod władzą sowiecką, komunistyczną. To było znaczenie najważniejsze tamtego wygranego etapu walki o miejsce Boga w polskiej historii, etapu znaczonego zwycięstwem w Bitwie Warszawskiej. Ale ten etap, jak wiemy, był tylko etapem historii. Ci, którzy postawili sobie za cel zniszczenie Boga, nie mają jednego imienia tylko wypisanego na twarzy. Połączenie sił dwóch totalitarnych systemów, które z różnych perspektyw zmierzały do tego samego celu, czyli do zniszczenia Boga i postawienia na tym miejscu kultu ziemskich bogów, Józefa Stalina, Adolfa Hitlera. Połączenie tych sił przerosło możliwości oporu, odporu Polski, jak wiemy. We wrześniu 1939 roku ta podwójna nawała zmiażdżyła Polskę, zmiażdżyła materialnie, ale czy zmiażdżyła duchowo? Cel obu okupantów, obu totalitarnych zaborców był jeden i świadectwem tej jedności jest wspólne wymierzenie głównego uderzenia w księży właśnie. O tym mówił już Adolf Hitler na pierwszej strategicznej naradzie w trakcie kampanii wrześniowej pod Opolem 13 września, gdzie jasno wskazał, że pierwszą grupą społeczną, która musi być wyeliminowana, są księża, ponieważ oni są nosicielami, użył takiego określenia, polskości, polskiej tożsamości, a więc trzeba ich zabijać.
I przystąpiono do tego jeszcze zanim Hitler powiedział te słowa. Od 1 września. Masowe egzekucje księży na Pomorzu, w Poznańskiem, nazwanym teraz Wartegau. Tam właśnie, na tych terenach, które zostały w końcu września, po drugim pakcie Ribbentrop-Mołotow z 28 września 1939 roku, wcielone do Rzeszy, na tym obszarze uderzenie w Kościół było najbardziej brutalne. Pozwolę sobie przytoczyć te cyfry, które wciąż nie dość są pamiętane, które nie dość jakoś wrosły w świadomość historyczną, tak jak ten 37 rok, o który wciąż się upominam. Oto o pamięć ofiary polskich księży, także z II wojny światowej, trzeba się upominać. Przypomnijmy więc, że w diecezji chełmińskiej Niemcy zamordowali 323 kapłanów, 224 rozstrzelali, reszta zmarła w obozach koncentracyjnych lub zamęczona została przez okupantów w inny sposób. W diecezji włocławskiej 224, w poznańskiej również 224, w gnieźnieńskiej 142, w łódzkiej 132, w katowickiej 64, w częstochowskiej 62, w płockiej 116. Ogółem blisko połowa księży z tych diecezji, które zostały włączone do III Rzeszy, została zamordowana. Co drugi ksiądz z tych obszarów? To jest skala Holokaustu, to jest skala tego ludobójstwa, którego dokonanego na Polakach w Związku Sowieckim. Tam zginęła 1/3, tutaj 1/2 populacji, jeżeli można tak powiedzieć, księży. Było w tej grupie 5 biskupów, jak wiemy, których Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi w czasie mszy beatyfikacyjnej na placu Defilad w czerwcu 1987 roku. Byli oczywiście niezwykle zasłużeni księża i zakonnicy. Los zakonników szczególnie wart jest także pamięci i tu może warto przytoczyć dane liczbowe, bo one są najtrudniejsze do zakwestionowania, bo jeśli mówimy o wydarzeniach historycznych bez twardych danych, to ktoś może powiedzieć, no tak, ale ja widzę to inaczej. No to proszę spróbować inaczej zinterpretować te liczby, powiedzieć, czy te proporcje, co drugi ksiądz zamordowany, to są proporcje, które upoważniają Kościół Polski do tytułu męczennika II wojny światowej, czy tylko przynależy on jednej grupie etnicznej w Polsce, która została niewątpliwie najbardziej dotkliwie uderzona przez pogański niemiecki totalitaryzm. A więc przypomnijmy, Niemcy zamordowali 70 jezuitów, 75 franciszkanów, 47 misjonarzy, 62 salezjanów, 33 redemptorystów, dziesiątki zakonników i zakonnic z innych zgromadzeń. Ale to są konkretne cyfry pokazujące, jak mordowano, no najbardziej można powiedzieć pokojową, wydawałoby się w oczywisty sposób, nieszkodliwą, ograniczoną do klasztorów grupę społeczną. Przecież to nie byli ludzie uzbrojeni, a jednak zostali z zimną krwią zamordowani, celowo zamordowani. Symbolem ich wszystkich jest oczywiście ojciec Maksymilian Maria Kolbe i jego męczeństwo znane na całym świecie, choć słabo przypominane u nas, w Polsce. Jest jeden świetny film, nie jestem może wielkim entuzjastą całej twórczości tego reżysera, ale wspaniały film Krzysztofa Zanussiego, nakręcony w koprodukcji polsko-niemieckiej. Jakże warto, żeby ten film był pokazywany kilka razy rocznie, żeby wszedł do świadomości polskiej. Jakże prawdziwie opisuje funkcjonowanie obozu w Auschwitz. Nie tak jak ten film, który... setny chyba, który zdobywa Oscara w tym roku za pokazywanie Holokaustu i dobrze, że o zbrodni Holokaustu się przypomina, ale znów pokazuje, to mówię to o najnowszym węgierskim filmie, który zdobył Oscara w taki sposób, że głównymi sprawcami są Polacy, prawda, cierpień Żydów w Auschwitz. A w Auschwitz cierpieli także księża polscy. Czy to, że w Auschwitz zamęczono 160 księży katolickich z Polski, nie czyni tego miejsca także świętym dla Polaków, dla Kościoła polskiego, czy nie mamy nie tylko prawa, ale i obowiązku upominać się o tę pamięć w tym miejscu,
obok oczywiście 90 tysięcy innych katolików, nie tylko księży, którzy tam zostali zamęczeni, obok miliona Żydów. To oczywiście znów tylko przykłady, przykłady tej walki o Boga. Walki o Boga w najtrudniejszych warunkach, w których trzeba było, tak jak zrobił to święty Maksymilian Maria, wybrać ofiarę z własnego życia, żeby dać świadectwo Bogu. Taki wybór został dokonany przecież nie tylko przez księży, ale przez innych chrześcijan, katolików, także tych, którzy ratowali swoich braci Żydów z narażeniem życia swojego i swoich dzieci. W tylu rodzinach katolickich ta ofiara się dokonała. Spośród księży choćby w tej roli zapisali się wielkimi złotymi zgłoskami ksiądz prałat Marceli Godlewski, jeden z głównych, można powiedzieć, ideologów narodowej demokracji w okresie międzywojennym, a czczony dzisiaj przez społeczność żydowską na całym świecie jako ten, który uratował niezwykle wielu Żydów w swojej parafii, która ulokowana była na terenie getta warszawskiego, jak się okazało w czasie II wojny światowej. Pomagał im po prostu w imię chrześcijańskiego obowiązku pomocy bliźnim, z pełnym zaangażowaniem. Tak jak siostra Matylda Getter, która uratowała od śmierci wielką ilość dzieci żydowskich, również z Warszawy. I tak można by wymieniać te świadectwa, których nie może unieważnić żadne łajdackie oskarżenie Polaków o wyssany z mlekiem matki ludobójczy antysemityzm, potwierdzany teraz tezami profesora Jana Tomasza Grossa, jakoby Polacy zajmowali się w czasie II wojny światowej głównie zabijaniem Żydów. Drugi totalitarny okupant wschodniej połowy Polski też nie rezygnował ze swojej walki i przecież to jest czas, kiedy trafiają kolejne nazwiska księży na listę ofiar. Przypomnijmy, z 33 księży, którzy znaleźli się w trzech obozach, Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, przeżyło dwóch, dlatego że jeden miał obywatelstwo Wolnego Miasta Gdańska, ksiądz Kamil Kantak, a drugi miał obywatelstwo amerykańskie, ksiądz Franciszek Tyczkowski. Wszyscy ci, którzy mieli tylko obywatelstwo polskie, zostali zamordowani. Ich los nie jest jasny, rozstrzygnięty do dzisiaj, ponieważ zostali wywiezieni w ogromnej większości przed Bożym Narodzeniem 1939 roku. Nie wiemy, gdzie zostali zgładzeni. Wiemy, że zostali zgładzeni. To jest jedna z tajemnic katyńskich, jeżeli można tak powiedzieć, przenośnie, bo na pewno nie w Katyniu zginęli. I przykłady heroicznego zaangażowania innych księży, którzy żyli, którzy na ochotnika zgłaszali się do wyjazdu do łagrów, tak jak ksiądz Tadeusz Fedorowicz. Mało kto pamięta, że był kontrkandydatem, mówię to oczywiście pół żartem i w cudzysłowie, księdza Karola Wojtyły do tronu arcybiskupów krakowskich w 1964 roku. Jego proponował ksiądz kardynał Stefan Wyszyński i oczywiście natychmiast spowodowało to jego wykreślenie, torując niejako drogę Karolowi Wojtyle do wyboru jako mniejszego zła z punktu widzenia komunistów. Ksiądz Tadeusz Fedorowicz, heroiczna postać, sługa Boży czekający, jeżeli można tak powiedzieć, on już na nic nie czeka, my czekamy na wyniesienie na ołtarze jego osoby, jego pamięci. Zgłaszał się dwukrotnie na ochotnika do transportów, które jechały do obozów, no właśnie po to, żeby nie pozostawić tych niewolników XX wieku bez opieki duchowej, oczywiście nielegalnie świadczonej, w tajemnicy. Takich jak on było oczywiście więcej. Ksiądz Bukowiński, ojciec Serafin Kaszuba, kapucyn z mojego, jeżeli mogę tak powiedzieć, klasztoru kapucynów, to znaczy takiego, do którego kościoła od dzieciństwa uczęszczam w Krakowie. Te świadectwa znów można podsumować liczbą, bezwzględną liczbą. Na 10 tysięcy księży w przedwojennej Polsce zamordowanych zostało blisko 2 tysiące. Co piąty.
Niemal co drugi podlegał jakiejś formie represji, aresztowania, wywózki do obozów. A oprócz tego zamordowano jeszcze blisko 1000 zakonników i zakonnic. Prześladowcy polskości wiedzieli, że chcąc zniszczyć polskość, trzeba wyrwać sługi Boże, tych, którzy dają świadectwo Bogu i Ojczyźnie swoim posługiwaniem najpierw. I z tą świadomością także po przetrwaniu tej najcięższej próby, II wojny, kiedy, jak to zapisał w pamiętnych słowach swojej pieśni Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, żołnierz parasola, który patrzył, jak wojska sowieckie stoją na drugim brzegu Warszawy, pozwalając dorżnąć powstanie warszawskie Niemcom. Czekamy na ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci. Przyszła czerwona zaraza i wybawiła Polskę od czarnej śmierci. To trzeba przyznać. Rzeczywiście, Armia Czerwona wybawiła Polskę od śmierci. Za to powinniśmy jej być wdzięczni. Ale przyniosła czerwoną zarazę, mówię oczywiście metaforycznie, słowami pieśni Ziutka Szczepańskiego, który we wrześniu 1944 roku poległ w Powstaniu Warszawskim. Ta czerwona zaraza rzeczywiście działała w sposób konsekwentny, zgodny z recepturą Anatola Unaczarskiego. Inaczej tę recepturę ujął Józef Mackiewicz, polski pisarz antykomunista, który metodę sowiecką porównał do operacji chirurgicznej polegającej na wyjmowaniu pacjentowi jego mózgu i serca narodowego. A wiemy, że pierwszym warunkiem udanej operacji jest, aby pacjent leżał spokojnie. Gdy się zacznie rzucać, operacja może się nie udać, albo zgoła chirurg może się zaciąć własnym lancetem. Stąd początkowe udawanie zgody z tradycją chrześcijańską. Prezydent Bierut noszący baldachim nad Najświętszym Sakramentem, msze polowe z udziałem najwyższych dostojników Polskiej Partii Robotniczej. Ale to wszystko po to, żeby w tym najgorętszym okresie, kiedy trzeba było zabijać żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, Kościół nie włączył się pełną swoją mocą w ten opór. A jednak Kościół wspierał tych, którzy w tej desperackiej walce bronili tradycji polskiej niepodległości. Tutaj można wiele przykładów nazwisk przytoczyć, ważnych nazwisk księży, żołnierzy wyklętych, tych, którzy dali znów świadectwo własnym życiem. Tak jak ojciec Władysław Gurgacz, młody jezuita, który został rozstrzelany w lipcu 1949 roku. Tak jak późniejsza ofiara, można tak powiedzieć, tego terroru. Błogosławiony ksiądz Findysz, wyniesiony na ołtarze już przez Benedykta XVI. Oczywiście ta lista nazwisk jest tutaj długa, ale by nie przedłużać już mojego wykładu, wprowadzenia do dyskusji, chcę raczej przypomnieć metody i cele, jakie tym metodom stawiała organizatorka tego systemu walki z Bogiem na ziemiach polskich, pułkownik Julia Brystygierowa, która znalazła w końcu swoją drogę do Boga i nie my ją będziemy osądzać, spoczęła w Laskach. Ale wtedy, w latach stalinowskich, odegrała rolę okrutną, której nie skwituje radykalnie nieprawdziwy, zakłamany portret sporządzony w filmie Ida pana Pawlikowskiego. To była osoba odpowiedzialna za śmierć dziesiątków księży polskich, setek polskich chrześcijan. Śmierć zadawaną z nienawiści, z tej żądzy panowania. Mogę panować, mogę się mścić, mogę zabijać. Julia Brystygierowa przygotowała materiał, który w listopadzie 1947 roku stał się przedmiotem obrad Biura Politycznego PPR, a którego głównym celem, zadaniem było opracowanie strategii walki z Kościołem. Zacytuję ten dokument. Kościół jest w Polsce wielką materialną siłą hamującą, ponieważ koncentruje w sobie filozoficzne treści nadbudowy ideologicznej reakcji i nieustannie przekłada je na masy.
W związku z powyższym państwo ludowe musi działać aktywnie w kierunku redukcji siły Kościoła. Kierunki akcji. Po pierwsze, rozklinowanie w opinii inteligencji humanistycznej siły patriotyzmu od siły Kościoła. Rozejść w inteligencji, rozprowadzić osobno Kościół, osobno patriotyzm. Laicyzowanie, po drugie, szerokich mas ludowych. Odciąć Kościół od bazy ekonomicznej w sposób realny i bolesny dla Kościoła i niezauważalny dla mas wyznawców. Niedopuszczenie za żadną cenę do powstania partii katolickiej. Włączenie szerokich mas w wielkie przeżycia zbiorowe. No nie było wtedy tych metod, tych narzędzi, jakie daje współczesna cywilizacja, więc stąd trochę naiwnie to brzmi. Święto gór, lasu, morza, matki, dziecka, tysięcznej obrabiarki, setnej kamienicy. Na tej drodze systematycznie z Kościoła wszędzie przechodzimy w fazę Kościół nigdzie. I myślę, że na tych słowach tego cytatu można przerwać omawianie tej strategii, bo widzimy, jak ona jest realizowana nadal, chociaż nie ma już Julii Brysty-Gierowej wśród nas, chociaż nie ma Polskiej Partii Robotniczej, nie ma systemu totalitaryzmu, nie ma otwartej przemocy, nie zabija się dzisiaj księży. Ostatni został zamordowany w lipcu 1989 roku. Taka pieczątka na okrągłym stole przystawiona przez Służbę Bezpieczeństwa. To w tych warunkach, jakie dzisiaj mamy, wciąż te zasady wprowadzone, jeżeli można tak powiedzieć, przez Julię Brysty-Gierową obowiązują. Szczególnie, myślę, ważna jest ta zasada rozbijania Kościoła od środka. Spotykamy się 5 marca. Dawniej ten dzień kojarzył się jednoznacznie z datą śmierci tego, który doprowadził ten system nieludzki do swoistej diabolicznej perfekcji, datą śmierci Józefa Stalina. I może warto w związku z tym przytoczyć jeszcze radę Stalina, jak walczyć z Kościołem, udzieloną osobiście Bolesławowi Bierutowi w czasie ostatniego spotkania tych dwóch towarzyszy wspólnej walki. To było 1 sierpnia 1949 roku. Stalin tak tłumaczył Bierutowi: przy klerze nie zrobicie nic, dopóki nie dokonacie rozłamu na dwie odrębne i przeciwstawne sobie grupy. Propaganda masowa to rzecz konieczna, ale sama propaganda nie zrobi tego, co potrzeba. Nie nastawiajcie się na rozłam. Bez rozłamu wśród kleru nic nie wyjdzie. A więc rozłam wśród kleru jest najważniejszy. Podzielić Kościół od środka. I nad tym zaczęto pracować niezwykle intensywnie wtedy. Zaczęto organizować koła księży patriotów w ramach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, ZBOWiT. Zaczęto wydawać specjalne gazety, Głos Kapłana, Ksiądz Obywatel, które służyły integracji, a właściwie dezintegracji Kościoła, integracji tego środowiska, które od środka miał Kościół niszczyć, psuć. I dzisiaj widzimy także echa tego zjawiska. Są dalej takie gazety jak Ksiądz Obywatel, czy też działy w niektórych gazetach, które taką rolę spełniają, odgrywają i próbują dzielić od środka Kościół. Kończę już, bo zbliżam się do lat, które większość z nas pamięta i każdy sam może przytoczyć różne swoje wspomnienia, tak jak do tego pan prezes namawia, by właśnie w oparciu o własne doświadczenia czy opowieści najbliższych, starszych od nas, uświadomić sobie ciągłość tego problemu, tego wyzwania, którego początek jest, jak już powiedzieliśmy, w słowach Księgi Rodzaju, a który skończy się z chwilą dopiero końca ziemskiej civitas. Myślę, że prowadzić nas może w tej drodze refleksja, którą przedstawił młody, obejmujący dopiero funkcję biskupa pomocniczego, Karol Wojtyła w grudniu 1958 roku. Powiedział tak w liście pasterskim w grudniu 1958 roku. Zmaganie się Kościoła z ludzkością i o ludzkość na największy opór napotyka w tym wszystkim, co programowo lub też okazyjnie angażuje człowieka w samo tylko używanie tego świata, jakby w tym zawierała się cała jego szczęśliwość.
Najgruntowniejszym przeciwieństwem Chrystusa i Kościoła w duszy ludzkiej jest także jej zaangażowanie i uwikłanie w sobie samym, które nie widzi nikogo dalej. Ateistyczny utylitaryzm, więc i egoizm w różnorakiej postaci. Zapotrzebowanie na to, co Boże, rodzi się w człowieku w warunkach pewnej z natury przysługującej człowiekowi wolności i pokoju. Nie chodzi tu o wolność, którą wielu rozumie jako niczym nieskrępowaną niezależność. To właśnie byłoby zaprzeczeniem wolności. Chodzi natomiast o tę wolność, która pomaga człowiekowi wśród wszystkich wartości świadomie wybrać Boga i postawić Go na czele swoich dążeń. Wolność bowiem ma służyć miłości. Myślę, że papież musiał gdzieś w duszy mieć te słowa, kiedy przyjeżdżał pierwszy raz do, jak wierzyliśmy, wolnej Polski w 1991 roku, kiedy spotkał się z hasłem wolności wymawianym z nienawiścią przeciwko niemu, z masową kampanią prowadzoną przez Gazetę Wyborczą, że nie chcemy tutaj takiego papieża, który przestał rozumieć polską wolność, że ten człowiek już rozminął się z polskością. Potem, zdając sobie sprawę, że tłuczenie młotkiem w ten sposób w głowę polskiego przywiązania do religii chrześcijańskiej będzie przeciwskuteczne, podjęto inną metodę, ciągnięcia za obcęgi, prawda, papież z kremówką w ustach, prawda, taki wesoły, dobroduszny, nic nieznaczący staruszek. Ten obraz ma nam towarzyszyć. I zajmijmy się jedzeniem kremówek. To jest właśnie ta nowa, bardzo lubię kremówki osobiście, choć nie polecam tych z Wadowic, w Krakowie są dużo lepsze. Ale myślę, że ograniczenie sensu życia i sensu przesłania naśladującego Chrystusa, świętego Jana Pawła II, do miłego wspomnienia przedmaturalnych kremówek czy pomaturalnych kremówek jest właśnie jedną z form tej walki, o której mówił Anatol Łunaczarski, do której namawiał Józef Stalin, którą realizowała Julia Brystygierowa, a którą dziś realizują ich następcy. Dziękuję bardzo. Thank you.